Witam Państwa na moim dzisiejszym wystąpieniu. Przedmiotem rozważań, które Państwo za chwilę usłyszycie, jest proces akumulacji wiedzy o Polsce toczący się w środowiskach akademickich i naukowych w Niemczech po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku do 1945 roku, do końca II wojny światowej. Tutaj ważna uwaga wstępna. Otóż zazwyczaj zapomina się, poruszając te kwestie, zapomina się o ważnym rozróżnieniu pomiędzy czymś, co można nazwać wiedzą spreparowaną, zinstrumentalizowaną w stosunku do pewnych celów politycznych, nazwijmy to wiedzą stereotypową, czy też właśnie pewnym uogólnieniem, które pozwala, jakby legitymizuje pewne działania polityczne, a taką pierwotną akumulacją wiedzy, która ma na celu ustalenie stanu faktycznego, która spełnia standardy myślenia naukowego i no, w jakimś sensie dopiero staje się warunkiem możliwości dyskursu o danym problemie. To są dwie różne rzeczy i ja będę o tym przypominał, dlatego że pojawia się tutaj rok 33, który jest powszechnie uważany za moment zwrotny w historii niemieckiej nauki, który ją upolitycznia, ale to nie jest do końca tak, że ta wiedza, nazwijmy ją podstawową, nie powstaje, nie jest zgromadzona na potrzeby później, mówiąc najogólniej, zarządzania, administrowania terytorium podbitym i kontroli ludności zamieszkującej to terytorium. Aby taka kontrola nad ludnością była możliwa, aby zarządzanie podbitym terytorium było skuteczne, potrzebna jest rzeczywista wiedza, a nie propagandowe stereotypy. To jest oczywiste. Ale by dojść do tego interesującego nas momentu, trzeba chociażby pobieżnie zorientować się w tym, jak elity niemieckie myślały o Polsce wcześniej, jaki był, można powiedzieć, kontekst historyczny poprzedzający lata 30., jeśli chodzi o studia polskoznawcze i konceptualizację relacji niemiecko-polskich. I tutaj muszę oddać pewien dług intelektualny. Otóż przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia, obficie korzystałem z dwóch książek, które właśnie niedawno ukazały się drukiem i chciałbym je zarekomendować. Pierwsza z nich to jest książka profesora Grzegorza Kucharczyka pod tytułem Długi Kulturkampf. Pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciw Polsce w latach 1795-1918. To jest ta książka. A druga pozycja, która ukazała się w tej samej serii Narodowego Centrum Kultury, Wojny Kulturowe przeciw Polsce, to jest pozycja profesora Marka Kornata, Niższość cywilizacyjna wrogiego narodu, niemieckie dyskursy o Polsce i Polakach 1919-1945. I rzeczywiście mówię o tym dlatego, że te pozycje moim zdaniem zmieniają w ogóle pole grawitacji w studiowaniu myślenia niemieckiego o Polsce. One są jakimś przełomem w tych studiach, pomimo że oczywiście powstało, zwłaszcza w PRL-u, dużo prac ze środowiska Instytutu Zachodniego, ale nie tylko, powstały właśnie na temat stereotypów antypolskich, propagandy antypolskiej
i te prace zachowują pewną do dzisiaj aktualność, jeśli pozbawić nalotu z kolei no też w jakimś sensie zaprogramowanej politycznie antyniemieckiej fobii, ale prace Marka Kornata i profesora Kucharczyka tutaj wprowadzają zupełnie nową jakość i dlatego trzeba o nich powiedzieć na wstępie. Proszę Państwa, zacznę od właśnie tej kwestii, dlaczego studia nad stosunkiem Niemców, nad badaniami Polski przez Akademię Niemiecką, przez to, co się nazywa Ostforschung, przez badania nad Wschodem. Dlaczego te prace są tak rzadkie w polskiej historiografii? Widzę tutaj jedną zasadniczą przyczynę. Otóż Niemcy, to dotyczy zarówno okresu przedwojennego, przed II wojną światową, okresu PRL-u i po 1989 roku, są w większości przypadków postrzegane jako ośrodki albo jako ośrodek albo zagrażający w jakimś sensie Polsce, albo stanowiący inspirację dla Polski. W języku angielskim nazywa się to power of intimidation albo power of inspiration. That jest hard power i soft power. Więc Niemcy, stosunek Niemców do Polski badany jest głównie z tych dwóch perspektyw. W jednej z tych perspektyw, gdzie Niemcy używają wobec nas swojej hard power, czyli tej siły dominacji militarnej, Polska jest staje się łupem, można powiedzieć, obiektem niemieckiej agresji militarnej, zaborczej. W tym drugim przypadku, gdy Niemcy postrzegane są jako źródło pewnej inspiracji, wówczas uruchamia się interpretację, w której Polska stanowi obiekt perswazji, można powiedzieć, prawda? Czyli tego wpływu. Ono również ma charakter dominacyjny, ta perswazja ma charakter dominacyjny, ale jest czasami przez niektórych postrzegana jako czynnik pozytywny, jako czynnik wpływający pozytywnie na rozwój Polski. Ukazywały się nawet stosunkowo niedawno prace historyczne, które próbowały w jakimś sensie bronić rozbiorów Polski, wskazując na to, że była to polska droga do modernizacji, prawda? Gdybyśmy nie dali się skolonizować przez Prusy, to industrializacja Polski by na tym ucierpiała, by kulała i toczyłaby się znacznie wolniej. Nie żartuję, takie prace ukazują się i są pisane przez polskich profesjonalnych historyków. I te dwie perspektywy, one dominują w refleksji nad stosunkiem Niemców do Polski i co za tym idzie, umyka im, przy takim nastawieniu badawczym, umyka to, co dzieje się, by tak rzec, w ukryciu, i mam na myśli tutaj właśnie to gromadzenie wiedzy na temat Polski przez Niemców, które ma znacznie większą prawomocność naukową i które to gromadzenie wiedzy, akumulacja wiedzy stanowi dopiero jakąś podstawę, jakieś ramy,
do instrumentalizacji, do produkcji stereotypu, do wykorzystywania tej wiedzy w sposób zgodny z aktualnymi interesami państwa niemieckiego. I dlaczego to jest ważne? Dlaczego ważne jest, żeby nie umykała nam ta różnica? Dlatego, że związek pomiędzy tymi dwiema sferami jest intuicyjnie, można powiedzieć, wyczuwalny, natomiast stosunek do obu tych sfer jednak jest skrajnie inny. Mam tu na myśli stosunek samych Niemców do tych dwóch form, także z aktywności intelektualnej. O ile opinia publiczna niemiecka z łatwością rozstanie się z niesprawiedliwymi, przeszarżowanymi i nieaktualnymi stereotypami na temat Polski, na Polnische Wirtschaft na przykład, prawda, jest to dosyć dobrze rozpoznany fenomen i przez samych Niemców zdekonstruowany i ośmieszony, o tyle można powiedzieć, ten zasób wiedzy nagromadzony przez Ostforschung na przestrzeni XX wieku zachowuje jednak aktualność, prawda? I stanowi taki podstawowy rezerwuar polityki państwa niemieckiego wobec Polski, również wszystkiego, co się z tym wiąże, to znaczy pewnych form komunikacji z Polską, współpracy z Polską, prowadzenia polityki zagranicznej wobec Polski i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że to jest dużo ważniejsze z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Polski jako państwa, Polski jako pewnej wiązki, można powiedzieć, lokalnych interesów, niż stereotypy, które łatwo jest zdezawuować, łatwo jest zdekonstruować. Może nie jest łatwo w sensie nakładów, środków i tak dalej. To wymaga oczywiście pewnej zręczności medialnej, zręczności politycznej, natomiast nie wymaga specjalnego wyrafinowania intelektualnego. Nie jest to wyzwanie intelektualne, a tym się dzisiaj chciałem zająć. Dobrze, przejdę w takim razie do kolejnego punktu rozważań. Tym punktem jest kwestia wyjściowego poczucia kulturowej wyższości Niemiec. Przy czym nie mam na myśli tutaj wyłącznie poczucia wyższości kulturowej wobec Polski. W ogóle wyższości kulturowej Niemiec, którą oni pielęgnują, kultywują od czasów Immanuela Kanta. Tutaj odwołam się do ustaleń wybitnego historyka cywilizacji Norberta Eliasa, który wskazał, że w tekście Kanta z 1784 Ideen zur einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, czyli w pomysłach do ujęcia historii powszechnej w aspekcie światowym, Kant dokonał fundamentalnego rozróżnienia pomiędzy kulturą i cywilizacją. Kultur, Zivilisation, kulturell, kultiviert, człowiek kulturalny, kulturell, człowiek cywilizowany, człowiek ogładzony, kultiviert. Jaki to miało sens w ujęciu kantowskim? To pozwalało, to rozróżnienie
pozwalało na dwie interpretacje rzeczywistości, które były dla niego istotne. Po pierwsze, na odróżnienie pewnej misji dziejowej i duchowej pomiędzy Francją i Niemcami, a po drugie, na nazwaniu pewnego antagonizmu społecznego, pewnego napięcia społecznego, które było wówczas widoczne, no, czasy rewolucji francuskiej, pomiędzy arystokracją i mieszczaństwem. Arystokracja niemiecka była bardzo francuskocentryczna. Kto czytał Cierpienia młodego Wertera, widzi wyraźnie, że salon arystokratyczny w tamtym czasie mówi po francusku, nie używa w ogóle języka niemieckiego jako właśnie niecywilizowanego. To jest moment, w którym Paryż jest stolicą Europy, jest miastem świateł i można powiedzieć stanowi koronę cywilizacji zachodniej, co budzi u Niemców poczucie kompleksu kulturowego. I rozróżnienie na kulturę i cywilizację, to kantowskie rozróżnienie pozwalało wyleczyć Niemcy z kompleksu, pokazać, że cywilizacja jest powierzchowną aktualizacją głębokiego sensu moralnego. I depozytariuszami tego głębokiego sensu moralnego są Niemcy. Natomiast Francuzi ślizgają się po powierzchni, odrywając się niejako od istoty tego, czym jest zasada moralności. I oczywiście zadaniem filozofii Kanta było sformułowanie filozoficzne, sformułowanie tej zasady, co przez niego zostało wykonane i spotkało się z ogromnym rezonansem w całej Europie. A więc Francuzi mają cywilizację, mają swoją kulturę materialną, mają technikę, mają polot towarzyski, mają salony, mają zręcznie skleconą literaturę, natomiast Niemcy patrzą w głąb istoty rzeczy, dotykają, komunikują się, by tak rzec, ze sferą wartości bezpośrednio, mają wgląd eidetyczny w sferę wartości. I to czyni ich lepszymi. To czyni lepszymi mieszczaństwo, które emancypuje się dzięki właśnie temu poczuciu wyższości w stosunku do arystokracji. I to czyni lepszymi Niemców w antagonizmie z Francuzami. To poczucie wyższości zostaje później utrwalone dzięki militarnym zwycięstwom nad Francją, nad Napoleonem, ostatecznym pognębieniem Napoleona i przenosi się w wiek XIX. To poczucie kulturowej wyższości Niemców daje im poczucie misji dziejowej, misji historycznej, polegającej na niesieniu tej prawdy duchowej we wszystkich kierunkach, we wszystkich obszarach, a przede wszystkim na wschód, tam gdzie nie ma ani kultury, ani cywilizacji, a w każdym razie nie wedle tych kryteriów, które są przez nich używane do rozpoznania rzeczywistości kulturowej. Tutaj ważne jeszcze dopowiedzenie. Cywilizacja to jest pojęcie, które wskazuje na pewien proces uniwersalny. On nie ma, on wprawdzie, że tak powiem, zyskał swoje aktualne objawienie, swoją kulminację pod koniec XVIII wieku w cywilizacji francuskiej. Natomiast to jest coś, co można skopiować, coś, co można naśladować,
i co rozlewa się po całym kontynencie. Natomiast kultura, pojęcie kultury, to kantowskie pojęcie kultury pozwala zdefiniować tożsamość, stagnacyjną, nieredukowalną tożsamość pewnej wspólnoty. Można powiedzieć, że opisuje partykularność tej wspólnoty. I dzięki pojęciu kultury Niemcy zaczynają stawiać pytania o to, czym jest niemieckość. Niemieckość rozumiana jako coś, co nie może być przekazane, co jest pewnym depozytem, co jest pewną swoistością, która musi być przechowana, ponieważ jest najwyższą wartością i która nie może być nikomu innemu oddana. To Niemcy, by tak rzec, są pasterzami tej wartości. No i tu jesteśmy oczywiście na tropie tego sprzężenia pojęcia kultury z ideą nacjonalizmu niemieckiego, z tym specyficznym rozumieniem nacjonalizmu, jakie nadała refleksja polityczna niemiecka. Nie chcę, że tak powiem, dłużej zatrzymywać się na tym, chociaż to jest fascynujący temat, zwłaszcza dla nas Polaków, którzy uważają, że tylko my mamy kompleksy narodowe, tylko my mamy jakieś, tylko my się wstydzimy swojej przeszłości i tylko my tkwimy w jakimś narodowym samodurstwie. Postudiowanie właśnie historii Niemiec z tego okresu wyzwalania się spod dominacji cywilizacyjnej Francji na przełomie XVIII-XIX wieku jest bardzo pouczające i myślę, że byłoby dobrze, gdyby o tym więcej mówiono. Zakończę tylko takim podsumowaniem, że te dwie wizje cywilizacji, kultury zderzyły się ze sobą w roku 1914. O tym wiele się pisze w piśmiennictwie niemieckim i francuskim właśnie, że wiek XIX był okresem rywalizacji tych dwóch modeli rozwoju, tych dwóch wielkich, można powiedzieć, rywalizujących ze sobą pni kultury europejskiej, bo oczywiście anglosaskie rozumienie cywilizacji jest bliższe znacznie francuskiemu niż niemieckiemu. I zakończyło się to planetarnym kataklizmem I wojny światowej. Nie komunią, można powiedzieć, tych dwóch modeli, jaką nie próbą pogodzenia ich, dostrzeżenia jakiejś komplementarności w nich, ale właśnie wielkiej wojny, wielkiej katastrofy, która tak naprawdę zapoczątkowała upadek cywilizacji europejskiej. Ukazała się książka profesora Roszkowskiego na ten temat. Oczywiście jest to teza do dyskusji, jak wszystko, ale jeśli przyjąć taką hipotezę, to tutaj oczywiście ten punkt odniesienia jest istotny. I mówię o tym dlatego, że żeby zwrócić Państwa uwagę na to, jak obciążona dziedzicznie jest, jak obciążone dziedzicznie jest to pojęcie kultury w kontekście niemieckiego piśmiennictwa, że ono zyskuje specyficznie szowinistyczne znaczenie, jest nacechowane właśnie poczuciem wyższości i przez to wolą dominacji. Jest takie pojęcie niemieckie Erziehungsgeist der Völker, czyli duch wychowawczy narodu. W nim streszcza się właśnie ta misja kulturowa Niemców. Niemcy jako wychowawcy innych narodów. Do tego stopnia tkwi to głęboko, że
w piśmiennictwie niemieckim z początku wieku XX, jeszcze przed I wojną światową, odróżniało się dwie formy militaryzmu. Był dobry militaryzm i to był Gesinnungsmilitarismus, czyli można powiedzieć militaryzm moralny, czyli właśnie niemiecki, służący do wychowania. Tutaj często pojawia się metafora rózgi, takiej właśnie pruskiej dyscypliny, którą trzeba wychować narody pozbawione kultury, pozbawione historii, pozbawione autorefleksji. I drugi militaryzm, zły militaryzm, ten militaryzm francuski, który jest czysto właśnie instrumentalny, za którym nie stoi racja moralna. Nazywany był w piśmiennictwie niemieckim Zweckmilitarismus, czyli można powiedzieć militaryzm celowy, prawda? Czyli który poza własną wolą dominacji nie odnosi się do żadnej innej rzeczywistości. Kiedy myślimy o takiej absolutnej kulminacji tej właśnie szowinistycznej idei kultury niemieckiej w XX wieku, to przychodzi nam na myśl od razu postać Alfreda Rosenberga, jednego z głównych ideologów III Rzeszy, autora ważnej książki, która ukazała się w rok po Machtergreifung, po zdobyciu władzy przez hitlerowców w 1933 roku, Mit XX wieku. W tej książce Rosenberg argumentuje za pozytywną korelacją pomiędzy pojęciem rasy i kultury. To znaczy rasy, które stoją wyżej na drabinie tej nierówności rasowej, budują automatycznie wyższą kulturę. Prawda? I darwinizm społeczny, a więc usankcjonowanie prawa silniejszego, daje prawo do niszczenia niższej kultury. Więc lotnicy niemieccy bombardujący Warszawę w 1939 roku tak naprawdę trzymali się ściśle pewnej naukowej koncepcji, którą zilustrował w swojej książce Rosenberg. Polacy jako przedstawiciele niższej rasowo wspólnoty słowiańskiej wyprodukowali niższą jakościowo kulturę polską i ponieważ oni ulegną zniszczeniu, co jest nieuniknione, jest to związane z pewnym właśnie determinizmem ewolucyjnym, takim właśnie z ducha darwinistycznej biologii, to również ich kultura musi ulec likwidacji, anihilacji. Nie ma w tym żadnych emocji, nie ma w tym żadnych jakichś osobistych niechęci do Polaków. Oni, można powiedzieć, ich rękami urzeczywistnia się pewne prawo naturalne, które obejmuje również artefakty kulturowe. Znaczy artefakty kulturowe są, można powiedzieć, epifenomenem procesu biologicznego, czyli tego rozrastania się wspólnoty narodowej, pomnażania się wspólnoty narodowej. No ale Rosenberg nie wziął się znikąd, prawda? I te poglądy mają swoje zakorzenienie w kilku przekonaniach, które należałoby tutaj też
pokrótce scharakteryzować. No po pierwsze, to jest teoria o nierówności ras Artura Gobineau, której Rosenberg jest bezpośrednim spadkobiercą. To jest połowa XIX wieku, szkice o nierówności ras ludzkich. Gobineau wymienia rasę białą, żółtą, czarną i przypisuje jej określone jakości, prawda? Znaczy przedstawiciele tych ras mają pewne skłonności do pewnych typów zachowań, mają wrodzone pewne umiejętności, z kolei inne umiejętności są im odebrane, oni ich nie mają, nie potrafią realizować. To jest jakby jeden element, jedna część składowa tego poglądu. Druga część składowa to jest powstały mniej więcej w tym samym okresie, czyli w połowie XIX wieku, już po wiośnie ludów, koncepcja narodów niehistorycznych, prawda? To jest koncepcja, która powstała, co ciekawe, w kręgu marksowskim. Jej rzecznikiem przede wszystkim był Fryderyk Engels, ale również Karol Marx. A więc nowoczesne państwo narodowe, Volksstaat, składa się, by tak rzec, z Staatsnation, czyli z narodu państwowego, i z Kulturnation, czyli z narodu, który posiada kulturę. I no, zbytkiem pedanterii będzie dodawanie, że Polska nie spełniała, Polacy jako naród nie spełniali tych kryteriów, prawda? Ani nie mieli swojego państwa, ani też w ujęciu ówczesnej klasy politycznej niemieckiej, elit intelektualnych, nie dysponowała autonomiczną kulturą, ponieważ ta kultura została zniszczona przez Rosję, która była postrzegana jako kraj barbarzyński, której cechą było coś niezwykłego, co tylko w języku niemieckim można wypowiedzieć, a mianowicie unkultur, czyli niekultura, czy akultura, prawda? Której najbardziej takim rzucającym się w oczy emblematem jest korupcja. Korupcja podniesiona do rangi pewnego mechanizmu państwowego w Rosji jest właśnie znakiem niekultury, czy też pewnego modelu funkcjonowania, w którym wartości nie mają znaczenia, czy w ogóle to funkcjonowanie jest oderwane od sfery wartości. I Polska, która znajdowała się w swoim obszarze rdzeniowym pod zaborem rosyjskim, została, by tak rzec, zdekonstruowana, właśnie zarażona tym wirusem niekultury przez Rosjan i stała się pustynią kulturową, stała się obszarem zdewastowanym kulturowo. Dewastacja kulturowa to jest też pojęcie używane przez wielu politologów. Również jeszcze w XX wieku, na przykład przez generała Bessellera. Warto tutaj wspomnieć o trzecim elemencie, mianowicie o kryterium wystarczalności ekonomicznej. Jak Państwo wiecie, Róża Luksemburg pokłóciła się ze swoimi towarzyszami polskimi, ponieważ częścią towarzyszy, ponieważ uznała, że niepodległość Polski jest niekorzystna z punktu widzenia światowej rewolucji i opierała się na
pewnej kalkulacji ekonomicznej, po prostu według ówczesnej myśli ekonomicznej, marksowskiej, Polska stanowiła zbyt mały, zbyt niewielki obszar ludnościowy ze zbyt małym potencjałem gospodarczym, ekonomicznym, by stworzyć wspólnotę narodową, która zasługuje na reprezentację państwową. I więc można powiedzieć, że ze wspólnoty państw ważnych, czy wspólnoty narodów istotnych, wykluczało nas kryterium i rasowe, i kryterium historyczne, i ekonomiczne. Byliśmy, tak powiem, staliśmy niżej rasowo, niżej ekonomicznie i historycznie. Co determinowało oczywiście stosunek elit niemieckich do Polski. To wystarczyło 50 lat, tak powiem, myślenia w tych kategoriach, które były wówczas objęte pewną zgodą ekspercką, żeby stosunek do Polaków uległ zmianie pomiędzy powstaniem listopadowym a powstaniem styczniowym, prawda? W czasach powstania listopadowego część liberalna opinii publicznej w Niemczech traktowała walki powstańców z Rosjanami jako forpocztę cywilizacji europejskiej. W przypadku powstania styczniowego było to raczej komentowane, ilustrowane właśnie narracją o polskich barbarzyństwach dokonywanych na polskim okrucieństwie, ze zwierzęceniu itd., itd., demonstrowanym podczas walk z Rosjanami. Do tego należałoby dodać jeszcze, jakby ilustrując to podglebie, można powiedzieć, stosunku elit niemieckich do Polaków, do polskiego narodu, polskiego państwa, polskiej kultury, polskiej historii, należałoby wspomnieć też o myśleniu geopolitycznym, prawda? Pod koniec XIX wieku pojawiło się pojęcie Lebensraumu, czyli przestrzeni życiowej, pojawiło się pojęcie Bodenpolitik, czyli polityki ziemi, pojawiło się pojęcie gospodarki wielkiej przestrzeni, Großraumwirtschaft, która jest pewną, jest pewnym, jest pewnym, jakby to powiedzieć, przeznaczeniem Niemiec. O, tak można by ująć. Znaczy Niemcy są przekonani, że potrzebują przestrzeni w sensie ścisłym, fizycznym i dla realizacji swojego rozwoju demograficznego, rozwoju potencjału ekonomicznego, gospodarczego, wzrostu znaczenia politycznego w Europie. I ziemia, która znajduje się obecnie na terenie Polski, była postrzegana po prostu jako naturalny zasób, po który należy sięgnąć ze wszystkimi konsekwencjami. I tutaj dochodzimy do, ponieważ i to, że tak powiem, było uzasadniane no takim właśnie determinizmem biologicznym. Po prostu Niemcy jako organizm silniejszy zasługują na więcej, prawda? I można powiedzieć, to jest taka samo usprawiedliwiająca się oczywistość.
Tutaj pojawia się koncepcja Mitteleuropy, która ma dłuższą oczywiście historię, sięgającą do połowy XIX wieku, ale dla nas, dla naszego wywodu istotna jest data 1915, czyli wydanie, toczy się już pierwsza wojna światowa, wydanie książki Friedricha Naumana, posła do Reichstagu, intelektualisty, pastora, który tworzy niezwykle przekonującą, niezwykle taką inspirującą dla Niemców, też zyskującą wielki poklask i zainteresowanie, wizję stworzenia pewnej przestrzeni polityczno-duchowej, ale również w sensie rozciągłości fizycznej, znajdującej się pomiędzy w trójkącie trzech mórz, to jest mniej więcej to nasze Trójmorze, czyli opartej o Bałtyk, Adriatyk i Morze Czarne. Oczywiście w tym obszarze Niemcy miałyby odgrywać rolę wychowawcy tego Kulturträgera, tego nośnika kultury, wychowawcy, który czasem używa rózgi, czasem obiecuje jakieś korzyści i które tworzy nowego człowieka na tym obszarze. To jest ciekawe, że Naumann nie jest zadowolonym z siebie nacjonalistą niemieckim, szowinistą niemieckim, który uważa, że naród niemiecki stworzył idealny model funkcjonowania, idealny model tożsamości obywatelskiej czy kulturowej. Nie, on również zamierza przekształcić człowieka niemieckiego do tej idealnej postaci, utopijnej postaci w przyszłości, ale przy okazji zagarnąć do tego zadania te wszystkie małe, groteskowe narody słowiańskie, które mogą tylko skorzystać właśnie na wielkiej duchowej misji narodu niemieckiego i polega ona na czymś, co określa się mianem wyznania gospodarczego, Wirtschaftskonfession, prawda? To znaczy Naumann uważa, że Niemcom, tylko Niemcom w Europie udało się wytworzyć bardzo specyficzny duch pracy wspólnej. Duch pracy wspólnej w połączeniu z pruską dyscypliną militarną. Połączenie tych dwóch rzeczy, wspólna, kolektywna praca na rzecz dobra społeczności, poddana militarnej dyscyplinie, przynosi kolosalne rezultaty. I misja dziejowa Niemiec polega na tym, żeby w tym duchu przekształcić całą Europę Środkową i stworzyć takie imperium gospodarcze, polityczne, ale również no, przede wszystkim właśnie kulturowe, w którym Niemcy będą oczywiście grały pierwsze skrzypce. I oczywiście to się wiąże z całkowitą rezygnacją z tożsamości kulturowej Chorwatów, Austriaków, Słowaków, Węgrów, Polaków czy Ukraińców, ale korzyści płynące z tej wymiany są znacznie większe niż bolesna rezygnacja z tej partykularnej tożsamości i przyszłe pokolenia to docenią. Dla Naumanna jest oczywiste, że Polska jako taka, to jest rok 15, więc toczy się wojna, jeszcze nie jest ona przesądzona,
Jest oczywiste, że Polska nie stanowi sama w sobie ośrodka grawitacyjnego kulturotwórczego. Nie może sama sobie, by tak rzec, nadać sensu dziejowego i że ma wybór. Ma wybór pomiędzy ośrodkiem kulturowym moskiewskim, rosyjskim, który przy całym antagonizmie w stosunku do Niemiec jest przez Niemców dostrzegany jako znacząca, istotna siła, przede wszystkim jeśli chodzi o misję kulturową na wschód, na Kaukazie, na Syberii, w Azji Środkowej. I Polska może też dokonać wyborów w kierunku Zachodu. I Naumann nie ma wątpliwości, że elity polskie wybiorą Niemcy, że mając do wyboru Rosję i Niemcy, skierują się ku Niemcom. I na to, że tak powiem, obliczona jest ta perswazja środkowoeuropejska, naumanowska, i stąd wynika też koncepcja Polski jako kraju buforowego pomiędzy Niemcami i Rosją. Koncepcja, która no, potem była zwłaszcza przez narodowych socjalistów głęboko krytykowana jako błędna, która przyniosła no, kolosalne straty, która doprowadziła de facto do powstania tego państwa sezonowego, czyli pokracznego bękarta traktatu wersalskiego, mówiąc językiem rosyjskim. Ta koncepcja Naumanna Mitteleuropy, ona oczywiście różni się znacząco od koncepcji narodowo-socjalistycznych, które porzucały, i pisał o tym Hitler już w Mein Kampf na początku lat 20., one porzucały mrzonki o możliwości asymilacji Polaków. Prawda? Znaczy model asymilacyjny, który był typowy dla Kulturkampfu bismarckowskiego, dla elit zarówno liberalnych, jak i reakcjonistycznych końca XIX wieku, jak i dla samego Naumanna w koncepcji Mitteleuropy, ten model jest porzucony, ponieważ Polacy, dowodzi Hitler, nawet jeżeli zapomną języka polskiego i będą mówić wyłącznie po niemiecku, w dalszym ciągu będą w niemieckim języku wyrażać treści wrogie podstawowym interesom narodu niemieckiego. Innymi słowy, rasizm, taki właśnie biologiczny rasizm narodowych socjalistów odcinał ich od możliwości myślenia w kategoriach jakiejś asymilacji, jakiegoś przyciągania kulturowego. I to jest gra o sumie zerowej. Albo do walki o zasoby przystępują narody na tej arenie antagonizmu politycznego, militarnego, i albo wygrywa jeden, albo wygrywa drugi. Przegrany znika po prostu. Zostaje wygumkowany z mapy narodów. Co ciekawe, zresztą dokładnie tak samo właśnie pisał o Polsce Karol Marx w korespondencji z Engelsem, mówiąc o narodach niehistorycznych, prawda? Narodach, które nie wniosły do historii ludzkości żadnej wartości dodanej. I które nie nadały same sobie sensu, nie potrafiły o sobie opowiedzieć w sposób, który narzucałby się innym wspólnotom narodowym w Europie, które można powiedzieć są biorcami wzorów kulturowych, są biorcami modeli gospodarczych, modeli politycznych,
są, pasożytują na tych narodach najbardziej kreatywnych, na tych narodach najbardziej rozwiniętych, dojrzałych właśnie narodach kulturowych i historycznych. Tutaj jest pełna tożsamość tych dyskursów. Różnica polega na przyjęciu kryterium, prawda? U Marksa jest to kryterium historyczne. On wierzy w logikę historii, wierzy w to, że można ją odkryć, że można ją dzięki niej również przewidzieć, projektować scenariusze dziejowe w przyszłość, jeżeli odkryje się logikę historii. Natomiast naziści wierzyli w odkrycie logiki naturalnego rozwoju, prawa naturalnego rozwoju narodów. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda charakterystyka polskości z perspektywy niemieckiej. Jakie części składowe, nie mówię tutaj właśnie o stereotypach, mówię tutaj o stereotypach, które wytwarza się w celu symbolicznego poniżenia przeciwnika, z którym się ściera na arenie międzynarodowej. Ja mówię tutaj o głębokim przekonaniu elit intelektualnych i politycznych, które rzutują również na naukę, ponieważ nauka obsługuje, uprawomacnia, można powiedzieć, legitymizuje dyskurs polityczny. Otóż jedną z tych podstawowych części składowych charakterystyki polskości w oczach Niemców jest notoryczna anarchiczność polskiego społeczeństwa. To nie jest idea, która zrodziła się w łonie refleksji niemieckiej. Ona przyszła z Francji. Jej twórcą jest historyk francuski, który napisał książkę oddziałującą właściwie na przestrzeni całego XIX wieku. Książkę, która miała w zamierzeniu być podręcznikiem historii dla Ludwika XVI, wówczas jeszcze Delfina, ale stała się głównym źródłem wiedzy o Polsce dla Napoleona i dla dalszych jakby sukcesorów polityki europejskiej po Kongresie Wiedeńskim. I to jest oczywiście historia anarchii polskiej, książka, która została napisana w 1771 przez Claude'a Carlomana Rouriere, a została wydana w 1807 roku. Została wydana wówczas i weszła do obiegu i stała się niesłychanie wpływowym w sytuacji, kiedy jakby nie było ośrodka intelektualnego w Polsce, który mógłby zaproponować alternatywną interpretację tego, co wydarzyło się w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku. Ta książka, można powiedzieć, skolonizowała wyobraźnię europejską i jej najważniejszą tezą jest to, że przyczyną upadku I Rzeczypospolitej był wewnętrzny rozkład państwa, prawda? Czyli Polacy jako naród nie są zdolni do zarządzania swoimi zasobami. Nie potrafią sami siebie samymi sobą rządzić. Potrzebują zewnętrznego ośrodka władzy, który wprowadzi jakiś ład, porządek, właśnie jakiegoś Napoleona, który napisze kodeks, który będzie administrował tą zbiorowością. Oczywiście w pierwszym rzędzie podporządkowując ją swoim interesom, ale coś tam zawsze z pańskiego stołu skapnie. Do dzisiaj w różnych gazetach polskich pisze się ciepło o twórcach warszawskich wodociągów, czy
Starynkiewiczu czy twórcy tramwajów warszawskich czy i tak dalej, i tak dalej. No jakby właśnie ta rola cywilizacyjna okupanta, zaborcy jest wciąż w Polsce źródłem jakiejś ekscytacji i fascynacji. Jest to bardzo interesujące, ponieważ właśnie zbieżne w dużym stopniu z tezą tej książki. Inną kwestią, która ma już pochodzenie wewnątrz niemieckie, by tak rzec, to jest pojęcie polnische Wirtschaft, pojęcie, jak to pisze Hubert Orłowski, metafora historiograficzna, prawda? A więc Polacy jako naród, który nie potrafi pracować, który nie potrafi organizować, nie tylko nie potrafi organizować się politycznie, ale nie potrafi również się organizować gospodarczo, ekonomicznie. Serial filmowy, telewizyjny Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy miał właśnie na celu, i to w ramach takiej PRL-owskiej propagandy, trochę podbijania bębenka Polakom, miał właśnie polemizować z tą tezą. I całkiem udany zresztą film. W każdym razie w ramach tego poglądu, zaznaczam, nie mówimy tutaj o stereotypie, jest to pogląd ugruntowany, by tak rzec, w piśmiennictwie opisującym ziemie polskie z ambicjami no właśnie etnograficzno krajoznawczymi, tak można by to ująć. Po niemiecku to się nazywa Landeskundewissenschaft. Z tej perspektywy na przykład budowa portu w Gdyni no była w ogóle jakąś anomalią, prawda? Była czymś, co zaprzecza faktom. Czy industrializacja w Polsce jest postrzegana z tej perspektywy jako coś, co się nie ma prawa wydarzyć, co jest niezgodne z logiką rozwoju, miejscową logiką rozwoju. Trzecim elementem tego postrzegania, tej percepcji Polski jest polska dzikość, polskie zacofanie. Funkcją tego zacofania czy dzikości, o której Fryderyk Wielki oczywiście mówił, Polacy są irokezami Europy, jest azjatyckość, prawda? Polacy jako Azjaci. To widać w dziesiątkach przykładów. No, spektakularny przykład to jest wielkie dzieło Klausewica o wojnie, gdzie pisze o Polsce jako państwie tatarskim. Prawda? Zadaje retoryczne pytanie, czy Polska była państwem europejskim. Nie, nie była państwem europejskim, była państwem tatarskim. Kiedy Goebbels przyjeżdża z wizytą do Warszawy na zaproszenie Józefa Becka, spotyka się z Józefem Piłsudskim i opisuje wrażenie w swoim dzienniku. Pierwsze określenie, jakie stosuje, to jest typ wschodni. Prawda? Więc to jest, Niemcy patrzą na nas przez te okulary. To nie jest coś, co... Oczywiście jest to również wykorzystywane w propagandzie, w literaturze, w przekazie medialnym, ale ma to głębokie zakorzenienie w takiej ugruntowanej oczywistości. Po prostu już to przekonanie stanowi punkt wyjścia, prawda? I domaga się wtórnej racjonalizacji. Nie prowokuje do rewindykacji, do
do poddawania wątpliwość. Z tym oczywiście wiąże się pewna coś, co można nazwać pewną polityką historyczną, to znaczy pokazywanie w przeszłości Polski, w przeszłości, w dawnych dziejach Polski, momentów, w których właśnie ta dzikość, ta azjatyckość się ujawniała. Przechodzimy tutaj do ostatniego punktu. Niestety widzę, że czas mi powoli mija, więc skoncentruję się już bardzo krótko na tym, o czym miałem głównie mówić, ale jestem, przyznam, przyzwyczajony do rytmu półtora godzinnego wykładu, dlatego chyba trochę nie doceniłem upływu czasu. Chciałbym przejść do zagadnienia, które ściśle wiąże się z tematem dzisiejszego spotkania, mianowicie tak zwanego Ostforschung, czyli badań wschodnich. I tutaj kilka takich oczywistych uwag, które jednak trzeba powiedzieć. No, studia wschodnie w Niemczech to jest przede wszystkim badanie Rosji. Tak jak wydziały slawistyki, to są przede wszystkim wydziały rusycystyki i to się dzieje na całym świecie, to jest powszechny mechanizm. Tak i studia wschodnie, Ostforschung czy Osteuropäische Geschichte, wydziały Osteuropäische Geschichte, czyli historii Europy Wschodniej, to są przede wszystkim ośrodki badające przeszłość i rzeczywistość Rosji sowieckiej, ale również wcześniejsze, co jest zrozumiałe z punktu widzenia strategicznej relacji Berlin-Moskwa. Polacy zajmują w tych studiach, w tych badaniach miejsce czasem marginalne, jak w okresie 34-38, kiedy mieliśmy do czynienia z pewnym odprężeniem polsko-niemieckim. Wówczas, można powiedzieć, intensywność tych studiów nad Polską maleje. Punkt ciężkości przenosi się na badania sowietologiczne i nawet istnieje pewna współpraca pomiędzy ośrodkiem w Królewcu a naszym polskim ośrodkiem badań nad Rosją sowiecką, nad Związkiem Sowieckim w Wilnie, ale w innych okresach, zwłaszcza tuż przed wybuchem II wojny światowej, intensywność tych badań nabiera rozpędu i intensywności. I za początek badań wschodnich uważa się otwarcie katedry Europy Wschodniej na Uniwersytecie w Berlinie. To był rok 1892. To jest, można powiedzieć, tak jak antropologia kulturowa rozpoczyna się, historia antropologii kulturowej rozpoczyna się wraz z otwarciem pierwszego wydziału antropologicznego na Uniwersytecie w Columbia w Nowym Jorku w 1898 roku, Franza Boasa, prawda? To tutaj na Uniwersytecie w Berlinie w 1992 roku jest uczyniony ten pierwszy krok. W 1913 roku powstaje Deutsche Gesellschaft zum Studium Russlands. Tuż przed wybuchem I wojny światowej pomysły związane z zagospodarowaniem terenów dzisiejszej Ukrainy przede wszystkim właśnie skutkują zapotrzebowaniem na pozyskanie wiedzy o tym terenie i w związku z tym powstaje to towarzystwo. I w
trakcie I wojny światowej burzliwie powstają ośrodki studiów wschodnich. W 1916 roku ośrodek w Królewcu, w Gdańsku Ostland Instytut i w 1923 roku we Wrocławiu. W 20 roku powstaje Deutsche Gesellschaft zum Studien Osteuropas. Równocześnie powstaje Instytut Herdera w Rydze. W Berlinie powstają dwa instytuty na początku lat 20. Rosyjski Instytut Naukowy i Ukraiński Instytut Naukowy. I to jest ta podstawowa siatka instytucji, które zajmują się badaniami wschodnimi. Przyjmuje się, że taką cezurą, kiedy rozpatrujemy okres od początku Republiki Weimarskiej do końca II wojny światowej, że taką cezurą jest rok 1933, że to jest moment zwrotny w ogóle w nauce niemieckiej, moment, w którym Partia Narodowo-Socjalistyczna podporządkowuje sobie uniwersytety na zasadzie przywództwa, prawda? Znany jest ten przypadek Martina Heideggera, który zostaje rektorem we Fryburgu i staje się Führerem, przywódcą na kilkanaście miesięcy tego uniwersytetu. Następuje wówczas, można powiedzieć, ręczne sterowanie polityką nauki w Niemczech. Rektorzy uniwersytetów spotykają się na takich zebraniach w Berlinie z udziałem ministra nauki Rzeszy. Często bierze udział w tym sam Adolf Hitler. I no jakby konsekwencji tej polityzacji uniwersytetów jest bardzo wiele. Jest cenzura, wyrzuca się Żydów z uniwersytetów. No i cele projektów naukowych podporządkowuje się ideologii i temu, jak elita polityczna rozumie interes państwa niemieckiego. Ja chciałem przeczytać Państwu wypowiedź profesora Teodora Oberlandera, specjalisty w problematyce wschodnioeuropejskiej, które wygłosił podczas wykładu w Instytucie Europy Wschodniej we Wrocławiu w 1936 roku. I to są słowa, które dobrze ilustrują tę zmianę, o której mówimy. Traktując rzecz z narodowo-politycznego punktu widzenia, popełniała nauka niemiecka przed wojną poważny błąd, przed I wojną światową. Byliśmy obiektywni aż do granic samounicestwienia, bis zum Selbstmord. Wspomnijmy działalność niemieckich proboszczów na wschodzie, którzy pilnie i wytrwale pracowali nad gramatyką języków obcych, nad oświatą i przebudzeniem obcych. Byliśmy dumni z tego, że nasza nauka pozostawała w badaniu obiektywną i dziś musimy pozostać wierni postulatowi obiektywizmu w nauce. Niestety, byliśmy także dumni z tego, że nauka była obiektywną w wyborze zadań, jakie przed sobą stawiała. I tu właśnie zaczyna się nasza krytyka. Nasza nauka musi być bronią w narodowej walce, podobnie jak chemia, jako nauka stanowi broń w wojnie. Także propaganda jest bronią i to bronią, która pozwala oszczędzać krwi. W badaniu musi nauka zachować absolutny obiektywizm, natomiast w stawianiu zadań musi być polityczna, czyli subiektywna. Więc wyznaczanie celów badań naukowych należy do elity politycznej, a czuwanie nad rzetelnością procedury weryfikującej informacje już pozostaje w rękach fachowców. Więc z punktu widzenia, powiedzmy, roku 25, z punktu widzenia rzeczywistości Republiki Weimarskiej, rok 33 to jest rzeczywiście kolosalna zmiana, również oczywiście w badaniach wschodnich. Natomiast zadam pytanie trochę prowokacyjne. Czy faktycznie takim przełomem wydaje się ten moment
z punktu widzenia roku 2021. Bo no, działalność naukowa, w tym również badanie historii, jest uważana za nazwijmy to działalność wytwarzającą pewne konstrukty. Konstrukty, które są użyteczne z punktu widzenia jakichś interesów i wykorzystywane na polu gry sił pomiędzy różnymi interesami, prawda? Powstaje dzisiaj wiele książek, również wybitnych historyków, którzy pokazują, że w narracji historycznej, w tworzeniu opowieści o przeszłości nie ma ucieczki od ideologizacji, prawda? Że zawsze ten konstrukt stanowi emanację jakiejś perspektywy, która wynika z przyjęcia jakichś założeń i wynika z jakiegoś określonego interesu, interesu państwowego, klasowego, kulturowego, ideologicznego. A więc każda forma symbolizacji naszej wiedzy na temat na przykład innej rzeczywistości kulturowej, to jest lekcja, którą dostajemy od Edwarda Saida, prawda, od całych studiów postkolonialnych, będzie zawsze jakąś formą orientalizmu. Będzie zawsze jakąś formą orientalizmu. Nie ma wiedzy obiektywnej, nie tylko w sensie stawiania przed akumulacją, przed procesem akumulacji wiedzy określonych celów, ale również nie ma wiedzy obiektywnej w sensie czystości procedur, które by nam potrafiły odróżnić fakty od zmyślenia. A więc, jeśli tak, no to taka konkluzja jest de facto przyzwoleniem na ideologizację nauki, właśnie w duchu, powiedziałbym, bliskim tego przewrotu z 1933 roku. I to jest sam jestem zaskoczony tym odkryciem. Nie jest to bynajmniej miła sytuacja, nie jest to przyjemne odkrycie, że pewne warunki brzegowe, które stworzono do uprawiania jakiejś formy refleksji naukowej wówczas, nie różnią się zbytnio od czegoś, co zwykliśmy dzisiaj uznawać za standard działalności akademickiej naukowej. Jest to dla mnie bardzo gorzka konstatacja. Proszę Państwa, ponieważ jest już 15 po pierwszej, ja zostało mi jeszcze trochę szczegółowych informacji na temat badań w każdym z tych ośrodków i tutaj chciałem wymienić jakieś istotne i nazwiska i książki, ale mam świadomość, że nadużywam w tej chwili Państwa cierpliwości, więc może w tym momencie skończę. Dziękuję bardzo.